Przede wszystkim dla naszych mieszkańców, jak i turystów, możliwość wykonania w szybkim czasie dodatkowych kilkunastu kilometrów ścieżek rowerowych wzdłuż Wałów Wiślanych, czyli w tym najbardziej atrakcyjnym miejscu dla rowerzystów Krakowa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie uzyskanie tego dofinansowania prawie 8 milionów złotych z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów. I to trzeba wyraźnie podkreślić, że ta inicjatywa miasta, aby wspólnie z Wodami Polskimi, które w tym momencie realizują swoją inwestycję umacniania Wałów Wiślanych, żeby w ramach jakby pewnej takiej współpracy, a równocześnie wejścia w odpowiedni moment, realizować tą inwestycję. Bo oczywiście prędzej czy później miasto by tą inwestycję zrealizowało, ale w tak szybkim okresie czasu, korzystając już z rozpoczętej inwestycji Wód Polskich, nie byłoby tej możliwości realizacji tej inwestycji. Jednym z czterech takich zadań strategicznych jest udrożnienie Wisły po obu brzegach, tak aby ona była otwarta dla mieszkańców, dla turystów. Ogromne wsparcie, 8 milionów złotych, największe w historii środków rządowych przekazywanych z rezerwy premiera dla samorządu miasta Krakowa. To szansa na zrealizowanie prawie 15 km dróg rowerowych od Krakowa w kierunku Wieliczki, a więc obszar, który jest bardzo ciekawy także pod kątem unikatowym, krajobrazowym, z których będą korzystali nie tylko mieszkańcy Krakowa, turyści, myślę, że także osoby z zagranicy. Myślę, że każdy już w przyszłym roku będzie mógł wybrać się na świetną przejażdżkę rowerową. Zachęcam każdego do uprawiania tego typu sportu.